Dzień dobry Państwu, Mieczkowski Mateusz, firma The Haze. Pracuję w firmie The Haze po już ponad 10 lat na stanowisku eksperta do spraw żywienia bydła. Dzisiaj moim tematem jest dobrostan, który jest czynnikiem wpływającym na zysk z produkcji mleka. I chciałbym Państwu nawiązać do pewnych szczegółów, na które warto zwrócić w swoim gospodarstwie uwagę, po to, żeby finalnie z każdego litra mleka zostawało zawsze tak zwane parę groszy więcej. Jak wiecie Państwo dobrze, krowa to jest zwierzę, które jak nie ma stresu, jest w cudzysłowie zadowolone z życia, to robi kilka rzeczy, które się cały czas powtarzają. Mianowicie pobiera paszę, po tym jak pobierze paszę, idzie się napić, czasami też najpierw się napije, jeżeli wychodzi z doju, i później kładzie się, odpoczywa, przeżuwa i w tym czasie tak naprawdę konsumuje to wszystko, co zjadła bardzo szybko, i przetwarza na mleko i na wszystkie składniki pokarmowe, które są potrzebne jej do życia, do funkcjonowania. Jak Państwo wiecie, krowa, która jest zrelaksowana, która ma dobre warunki, je między 6 a 8 godzin dziennie i odpoczywa 12-14 godzin na wygodnym legowisku. I wtedy u takiego zwierzaka, który cały czas może pić, później pobierać pokarm, a później odpoczywać, możemy mówić o tym, że mam zachowany dobrostan, że te zwierzę zawsze będzie produkowało na miarę swoich możliwości i przeżyje maksymalną możliwą ilość lat, a dzięki temu przyniesie nam maksymalne zyski. Czym się objawiają te problemy z dobrostanem? Jakie są takie punkty, moim zdaniem, zapalne, które zawsze widać gołym okiem gdzieś w gospodarstwach przy wizytach? To na pewno w wielu miejscach jeszcze wymaga poprawy, czyli duża ilość brakowanych krów. Tego jest naprawdę sporo jeszcze u nas w Polsce. Są hodowcy, którzy brakowanie mają na poziomie 20%, a są hodowcy, którzy mają brakowanie na poziomie 50%. I automatycznie przy takiej różnicy w ilości brakowania mamy albo zysk ze zwierząt, albo tak naprawdę mielimy cały czas gotówką. Drugi taki temat to jest małe ilości produkowanego mleka. Zdarzają się sytuacje takie, w których mamy bardzo dobre pasze, mamy bardzo dobre zarządzanie, ale mamy bardzo słabe warunki. Kosztuje nas to wszystko bardzo dużo pieniędzy i czasu, a finalnie tego mleka nie ma dużo, bo po prostu zwierzęta są cały czas zestresowane i nie mogą produkować takiej ilości mleka, jakiej byśmy chcieli. Również takim czynnikiem wpływającym, pokazującym, że coś jest nie tak z dobrostanem, jest często jakość mleka. Oczywiście poza dojem, poza całą procedurą doju, poza żywieniem, to też jest bardzo często dobrostan. Po prostu są zwierzęta brudne, są zwierzęta, które mają jakieś odgnioty, uderzenia związane z różnymi czynnikami, o których powiem później. I automatycznie ta jakość mleka też jest zawsze gorsza. To, co też jak widać w comiesięcznych rachunkach, to są wydatki na lekarza weterynarii, który w dobrych gospodarstwach tak naprawdę tylko kontroluje i zajmuje się rozrodem i jeżeli coś dostrzeże, to pomaga. A w gospodarstwach, w których dobrostan jest na niskim poziomie, to cały czas musi pracować dzień w dzień i to wiele, wiele razy. To, co też jest objawem słabego dobrostanu, to wysokie zużycie pasz treściwych. To, co bardzo często widać, a jak to widzę, to sobie to nagrywam, bo warto to pokazywać. Bardzo często przy stole paszowym, przy poidłach, tam gdzie są miejsca gromadzenia zwierząt, przy obniżonym dobrostanie występują po prostu walki. Zwierzęta walczą ze sobą. Są duże ilości kulawizn, są liczne opuchlizny kończyn, uszkodzenia skóry, uszkodzenia w różnych miejscach, przez uderzenia krów, przez jakieś wystające powierzchnie, przez jakieś śruby, przez zaciasne korytarze. Biegunki u młodych zwierząt, biegunki i problemy płucne, to też jest kolejny temat, który gdzieś tam nam pokazuje, że coś jest nie tak z dobrostanem, że coś się dzieje, że na coś warto zwrócić uwagę. To również, że mamy brak rój. Mamy taki przykład gdzieś tam pierwszy z brzegu przegęszczenia, albo śliskich podłóg, albo walk. Wtedy nigdy zwierzęta nie będą pokazywały rój, bo się boją. Po prostu boją się innych zwierząt, które dominują w stadzie. To, co w tym szczególnie okresie teraz wiosennym występuje i na co każdy hodowca zwraca uwagę, to jest grzyb też występujący na skórze. Grzyb u młodzieży, u starszych jałówek, byków, u krów. Takie rzeczy też występują. Musicie Państwo pamiętać, że większość tych rzeczy, o których dzisiaj mówię, to są rzeczy, na które nie wpłyniemy żywieniem. Możemy zwierzęta oczywiście na przykładzie, nie wiem, grzyba, czy jakichś problemów płucnych, czy biegunek troszeczkę wspomóc, ale zawsze to jest wsparcie, a nigdy to nie jest zapobieganie. Tutaj zawsze musimy jakby podejść z innego punktu.
I nawiązując do tych objawów, chciałbym Państwu opisać takie najczęstsze przestrzenie, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli macie Państwo jakieś problemy, o których wcześniej wspomniałem. Pierwsza, moim zdaniem, najważniejsza rzecz, tak jak już mówiłem, krowa odpoczywa 12-14 godzin dziennie. Musimy zwrócić uwagę na część legowiskową, na tą, w której zwierzęta odpoczywają. Jeżeli ona leży tyle czasu, musi być to miękkie, komfortowe i wygodne dla niej miejsce. I co jest ważne, musi być miękkie, to na pewno, to jest temat numer jeden. Nie może być tak, że te zwierzęta leżą na gołym betonie, to tak jak my byśmy się położyli na podłodze i próbowali się wyspać przez całą noc, nie da rady. A tym bardziej, że my śpimy 7, 8, 9 godzin, a zwierzęta leżą 14 godzin, także no, dwa razy więcej tak naprawdę. Krowa, która jest zadowolona, która ma wygodne legowisko, nie dość, że po najedzeniu i napiciu idzie się kładzie bezpośrednio, a nie stoi gdzieś na korytarzach albo na legowisku, to pierwsze, że leży, a drugie co? Widać po niej, że ma wyciągniętą głowę, wyciągnięte nogi, odpoczywa i śpi. Pamiętajcie Państwo, że w oborze owiązowej warto, żeby te legowiska miały minimum 1,80 m długości i 1,20 m szerokości. W oborze wolnostanowiskowej, ale legowiskowej tak samo, jeżeli chodzi o legowiska boczne przy ścianach, to jest długość 3 metry i szerokość również 1,20 m, a legowiska tak zwane łami do siebie to jest idealnie jakieś 5 metrów i 1,20 m szerokości. Dzięki temu zwierzęta mają komfort, mają dużo miejsca. Jak do tego zapewnimy im wygodne podłoże typu, czy to będzie słoma, czy to będzie mata, czy to będzie piasek, czy cokolwiek innego, to naprawdę, naprawdę one odwdzięczą nam się później produkcją i bardzo dobrym zdrowiem. Następna rzecz, po części legowiskowej, jak zwierzak odpocznie, to musi wstać i pójść się najeść. Ale jeżeli, czyli mamy część tak zwaną spacerową. I teraz, jeżeli w tej części spacerowej mamy bardzo duże przegęszczenie, mamy ciasne korytarze, mamy stojące sztuki, które są dominujące w stadzie, to sztuka, która jest po pierwszym wycieleniu, nigdy nie pójdzie tam, gdzie chce, czyli do stołu paszowego czy do wody, tylko będzie stała z tyłu wycofana i czekała, aż to najmocniejsze zwierzęta się położą i dopiero wtedy pójdzie. I co to powoduje? Bardzo często jak spojrzymy na tabulogramy, to wtedy widać u pierwiastek bardzo niskie poziomy tłuszczu. Pierwiastki bardzo często chorują na nogi, bo muszą często stać. Mają liczne obdrapania, obicia i nigdy nie rozdają się tak, jak pozwala im na to ich genetyka. Dlatego pamiętajmy, drodzy Państwo, jak już mamy taką możliwość i gdzieś tworzymy obory, projektujemy, budujemy, żeby ten stół, korytarz gnojowy przy stole paszowym miał minimum 3,5-4, nawet 4,5 metra, żeby zwierzęta, które jedzą przy stole, mogły być omijane z tyłu przez słabsze sztuki, które też chcą dojść do tego stołu i pobierać paszę. Jeżeli chodzi o część między legowiskami, warto, żeby miała minimum te 2,80-3 metry, żeby też te zwierzęta mogły się mijać ze sobą, a nie cały czas walczyć o to, która będzie pierwsza na legowisku i która odpocznie w tym miejscu, w którym chce. Po tym, jak krowa się wygodnie położy, odpocznie, później pójdzie się najeść, to musi mieć jeszcze dużo świeżego powietrza do tego, żeby mogła swobodnie produkować mleko. Pamiętajcie Państwo, że 1 litr mleka to jest 400 litrów przepompowanej krwi i żeby tą krew przepompować, to organizm krowy naprawdę pracuje na bardzo, bardzo wysokich obrotach i zaleca się, żeby było około 600 metrów sześciennych wymiany na daną sztukę na godzinę świeżego powietrza. Wtedy ta krowa oddycha w cudzysłowie pełną piersią, a dzięki czemu jej organizm może funkcjonować prawidłowo. Takie przypadki braku dobrej wentylacji zawsze widać oczywiście w lato na zwierzętach, które stoją gdzieś tam przy ścianach, mają taką możliwość, albo przy drzwiach wyjściowych i zaciągają powietrze bezpośrednio z podwórka. Oczywiście widać te braki świeżego powietrza zawsze też u cieląt, bo ucieląt zawsze brak świeżego powietrza, duża ilość wilgotności, amoniaku, to jest problem płucny i przy okazji biegunka. Także stare budynki, w których te małe zwierzęta są przetrzymywane, zawsze generują bardzo duże koszty i bardzo duże obciążenie finansowe. Zwierzęta, które mają świeże powietrze, dużą przestrzeń spacerową i wygodne legowiska, też mogą mieć problem jeszcze z jedną rzeczą, a mianowicie ze śliskimi podłogami. To przy podłogach betonowych, czy to pełnych betonowych, czy rusztowych, po kilku latach użytkowania nawet takiego nowego obiektu, podłogi po prostu są śliskie. I zwierzęta zachowują się jak na lodzie dosłownie. Chodzą, ale niepewnie, przystępują z racicy na racicę. Często się ślizgają, złamania, są takie rzeczy bardzo często. Miałem taki przykład u jednego hodowcy, który
nie chciał się przekonać do tego, żeby frezować u siebie rusztę. I było tak, że w ciągu 2 miesięcy sprzedał chyba 2 albo 3 sztuki ze złamanymi nogami. Kosztowało go to 30 tysięcy złotych, a frezowanie 3 tysiące. No jakby no niestety musiał się nauczyć przez własne finanse tego, że warto to zrobić. Po zrobieniu frezowania podłóg skończyły się jego problemy i wszystko jest dobrze. Także no niestety, ale musiał ponieść tą konsekwencję finansową, żeby zrozumieć swój błąd. To, co jest bardzo ważne po tym, jak już jest wygodnie, jak już jest komfortowo i bezstresowo, jeżeli chodzi o ruch, to żeby te zwierzęta widziały, gdzie mają iść. Światło jest kluczowym elementem, w szczególności teraz w zimę, późną jesień, wczesną wiosnę, kiedy tego światła jest naprawdę bardzo mało. Musimy pamiętać, żeby chociaż nad stołami paszowymi to światło świeciło po to, żeby zwierzęta mogły w nocy swobodnie pójść, napić się, najeść i widzieć, gdzie mają się przemieszczać. Bo po ciemku no niestety one nic nie zobaczą, a to może tylko generować kilka faktów. Pierwsze, że będą za mało jadły, czyli finalnie będą głodne, czyli będą produkowały mniej mleka, w sumie nie na tym zarobimy. Jak będą głodne, no to też później wszystkie bardziej rzucą się do jedzenia, czyli będą walczyły między sobą. Także pamiętajmy o tym, żeby chociaż nad stołem paszowym, nawet w oborach uwięzowych, to światło gdzieś było, bo te zwierzęta po prostu wtedy chętniej wstają i pobierają paszę. Wszelkiego rodzaju ostre krawędzie, wystające śruby, wystające jakieś pręty, wystające słupki, cokolwiek. Starajmy się, żeby tego było jak najmniej, bo rozpędzone kilka krów nie patrzy, czy tam jest coś wystającego ostrego, tylko po prostu o to zahacza i się rani. Dostęp do wody. To, co już wspominałem, krowa potrzebuje 400 litrów krwi, żeby wyprodukować litr mleka i dodatkowo potrzebuje minimum 4 litry wody na to, żeby ten litr wyprodukować. I mając teraz za małą powierzchnię przy poidłach, za małą ilość wody w poidłach, bo też takie sytuacje są, że mamy dużo poidł, ale nie ma ciśnienia i krowa przychodząc do tego poidła po prostu pije przez chwilę i stwierdza, że się nie chce stać i odchodzi. Jak się nie napije, to tak jak z człowiekiem, który biega w maratonie, no po prostu bardzo, bardzo, bardzo szkodzi to zdrowiu i zatruwa organizm. I w takich wypadkach nie ma mowy w ogóle o dobrych parametrach mleka, czyli tłuszczu i nie ma mowy o zdrowych zwierzętach. Musi być tej wody bardzo dużo, te zwierzęta muszą pić. Kiedyś miałem taki przykład u jednego klienta, mierzyliśmy te pobranie wody, to w miesiącach letnich wychodziło to nawet 250-300 litrów na jedną sztukę dziennie. A mając słabe poidła jest to, myślę, 50% jak zwierzęta wypiją dziennie, to jest maks. Dostęp do paszy. Mówi się, że powinno być to około 55 cm na minimum na sztukę, ale prawda jest taka, że im więcej, tym lepiej. Gospodarstwa, które gdzieś tam w Holandii mają od 10 lat najlepsze wyniki, mają minimum metr dostępu do stołu. I po co to? Po to, że jak wysypujemy TMR o godzinie 4, 5, 6, to zwierzęta przychodząc do jedzenia po doju zawsze mają największe łaknienie. Pobierają zawsze rano około 50% całej dawki. Żeby to pobrać, to muszą mieć dostęp do tej paszy. Jeżeli tego dostępu nie mają, to znowu jest ta sama sytuacja, która jest z wąskimi korytarzami. Czyli przychodzą najmocniejsze sztuki, najadają się, kładą się i dopiero przychodzą najsłabsze sztuki. Taka konkurencja nigdy nie wpływa zdrowo na zwierzęta. Zawsze w takich stadach jest duża rotacja zwierząt. Po prostu one cały czas prowadzą między sobą walki. Także moim zdaniem, jeżeli chodzi o dostęp do paszy, 55 cm ok, 50 powiedzmy ok, ale to jest cały czas minimum. Mamy coraz większe zwierzęta, coraz bardziej wydajne. Jak chcemy, żeby było dobrze, idealnie jak jest 70 i więcej, wtedy te zwierzęta mogą swobodnie dojść do stołu. Zdrowie nóg. To jest temat wałkowany już tak naprawdę dłużej niż ja pracuję w firmie The Haze. O tym rozmawialiśmy już bardzo często, było na ten temat bardzo dużo spotkań. Uważam, że ten poziom, jeżeli chodzi o jakość korekcji, jest bardzo, bardzo wysoki już u nas teraz. Jest coraz lepiej z tym, bo czynnik nóg zawsze wpływał na to, że było bardzo duże brakowanie i mało mleka. Często skupialiśmy się na tym, że nie ma mleka, bo jest zła dawka, bo jest to, bo jest tamto. Ale co z tego, jak ona będzie nawet idealna, jak będzie idealna pasza, jak nie ma zdrowych nóg, jak to zwierzę nie przyjdzie do tego stołu paszowego się najeść, bo ją po prostu bolą nogi. Ona wtedy woli leżeć i nie przychodzić. I nigdy z takiego zwierzaka nie będzie znowu mleka. Także pamiętajmy o tym, że są takie zwierzęta, które wymagają korekcji raz do roku, a są takie, które wymagają 4 razy do roku. Także
Tutaj każde gospodarstwo musi znaleźć sobie złoty środek. Jeżeli chodzi o młodzież, drodzy Państwo, to jeszcze kilka tematów. Pamiętajcie o tym, że mając ubory wolnostanowiskowe, a nawet trzymając zwierzęta na łańcuchu, warto te zwierzęta między sobą segregować. Dlaczego? Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że zwierzę, które ma 100 kg wagi, a drugie, które stoi, ma 200 kg wagi i stoją razem w grupie, zawsze będzie odpychało te słabe zwierzę. Zawsze te zwierzaki słabsze będą gorzej rosły i czekały na swoją okazję, żeby pójść i najeść się dobrej paszy, napić się wody i spokojnie odpocząć w wygodnym miejscu. Przy takich rozwiązaniach nie ma możliwości ekonomicznej produkcji mleka, bo jest za duża konkurencja. Jest za duża konkurencja między zwierzętami. To, co jest bardzo istotne, to też powtarzalność zachowań. Mam takie gospodarstwa, w których, no niestety, bardzo często wygląda to w ten sposób, że hodowcy w różnych godzinach wykonują stałe czynności typu doje, typu podawanie pasz. Przez to zwierzęta są rozregulowane. One najlepiej funkcjonują wtedy, kiedy mają zawsze ten sam rytm. O tych samych porach mają wydawane pasze, o tych samych porach są dojone, o tych samych porach przeprowadza się u nich różne zabiegi i nie zmienia się tych godzin. Jeżeli zmieniamy te godziny, dzisiaj mogę szczerze powiedzieć, że to jest około 10% od razu mleka mniej. Jeżeli zwierzę jest przyzwyczajone do rutyny w tych samych godzinach, zawsze odda nam to w ilości wyprodukowanego mleka. Co jest jeszcze bardzo ważne, przy projektowaniu budynków lub też ich remontowaniu, żeby ograniczać jak najbardziej ilość stopni w danej oborze. Pamiętajmy o tym, że każda podłoga, czy to rusztowa, czy to betonowa, czy jakakolwiek, mając jakiś dodatkowy stopień i krowę, która waży 700 kg, czy 800, czy 900 nawet nieraz, stanie na ten stopień lub się od niego potknie, to jest od razu bardzo duży problem, bo albo jest złamana noga, albo jest uszkodzona racica, albo jest jakiś inny problem, który może w tym momencie wystąpić. Jak upada na ziemię 800 kg żywej wagi, no to zawsze mamy z tym duży problem i kończy się to bardzo, bardzo często tragicznie. Także drodzy Państwo, jeżeli chodzi o mnie, to na ten moment tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i wszystkiego dobrego.